Witam Państwa. Dzisiaj chcę Wam pokazać, razem zrobić właściwie keks. Keks, który mi się udaje zawsze. Może dzisiaj się nie udać, ale udaje się zawsze. Do keksu potrzebujemy taką mieszankę keksową. Ja kupuję na bazarze, no taka specjalna jest. Skórka pomarańczowa. Skórkę pomarańczową, jak się robi, to mówiłam, gdy piekliśmy makowiec. Śliwka suszona, morela suszona, trochę rodzynek, półtorej szklanki cukru pudru, niepełne dwie szklanki mąki, 5 jajek, białka osobno, białka będziemy ubijać i 25 deko masła. Łyżka proszku do pieczenia i łyżka spirytusu. Teraz wsypię łyżka płaska, żeby nie za dużo, bo będzie w język piekło. Tak. Proszek do pieczenia. Odkładamy. Teraz tu będziemy tu mieli bakali. Powinno być 0,5 kg. Tu mamy skórka. Już pokroiłam sobie wcześniej. A teraz będziemy kroić rodzynki. Jeszcze wsypię rodzynki nienamoczone. Suche. Teraz pokroimy śliwki. Bakalie kroimy w paseczki, takie, żeby nie były całe. Śliwki mogą być nawet i wędzone, no nie przeszkadza. Przed włożeniem bakali do ciasta wsypiemy łyżkę mąki i wtedy wymieszamy przed samym połączeniem z ciastem. Teraz morele. Morela też ta ciemna, to jest taka właściwa morela. Można sobie troszeczkę orzechów włoskich, jak ktoś lubi chrupać, położyć, ale orzechy włoskie też trzeba pokroić. Niecałe. Albo włożyć w ściereczkę i młotkiem od odbicia mięsa pokruszyć. Tak tych moreli i śliwki, tak 5-6 wystarczająco. O, już bakalie mamy pokrojone. Teraz weźmiemy się za robienie ciasta. To sobie odstawimy. To też. Ciasto zaczynamy tak jak zawsze od ubijania piany. Troszeczkę posolę. Białka wyłożymy sobie, żeby po kolei sobie tak właśnie usprawnić. Teraz utrzemy sobie masło. Masło musimy mieć miękkie, tak żeby się łatwo nam ukręciło. Już jest masło ukręcone. Teraz będę
dodawać po jednym żółtku. I proszę, żeby robić tak, jak ja robię, bo niektórzy właśnie już z mojego przepisu robili i im się nie udawał keks taki, jak u mnie jest. Może dlatego, że nie robiono tak, jak ja robię. Także po jednym żółtku będę. Teraz dosypujemy cukier. Cukier, puder musi być. Nie cukier. Na dwie części sobie rozdzielimy. Teraz dołożymy, dolejemy spirytus. To jest taka mniejsza łyżeczka, to dwie wlejemy. No. Spirytus nie zaszkodzi. Tak jak już mówiłam, przy innych ciastach mogą dzieci jeść, bo w czasie pieczenia alkohol wyparowywuje. Teraz będziemy wsypywać po łyżce mąki i cały czas będziemy ucierać. I już mikserem nie będziemy nic robić. Teraz dosypię łyżkę mąki. Bakalie dlatego obsypujemy na koniec, bo jakby dłużej z mąką leżały, to by mąka się bardzo przykleiła do owoców i wtedy być może by to wszystko opadło na dół. Teraz wsypujemy po trochu, też wszystko po trochu i łatwiej będzie równomiernie rozmieszać. I teraz włożymy białko. To nie szkodzi, że troszkę się zrobiło już białko. No, zrobiła się przezroczyste białko. No, teraz powolutku będziemy wkręcać w ciasto. Do wszystkiego, co robimy, musimy włożyć troszkę serca, bo może nam się nie udać, a jak robimy to z chęcią, z sercem, to jest nadzieja, że się uda. Już mamy białko połączone. Wszystko się połączyło razem. Posmarujemy blaszkę. Wielkość blaszki taka sama jak do ciasta piaskowego. I posypiemy teraz mąką krupczatką.
Nastawiłam już piecyk na 175 stopni i pieczemy 50 minut. Już wstawiamy do pieca. Witam Państwa na degustacji keksu. No, jak widać, keks się udał. Zaprosiłam Państwa do swojego ogrodu. Bardzo lubię ten teren, także może Państwo mnie pochwalą, że mam ładne kwiaty. I spróbujemy teraz kawałek ciasta. Tak jak mówiłam Państwu, że bakalie trzeba przy końcu do ciasta wpadać. Wtedy one nie opadają do samego dołu. Tylko mamy po całym cieście rozłożone. Smacznego. Nie bardzo smakuje, także z pełną dużą, muszę powiedzieć. Życzę Państwu miłej zabawy, miłego, dobrego wypieku i do zobaczenia.